Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Gramatyka Języka Niemieckiego. Dzisiaj powiemy sobie o trzech spójnikach i szyku zdań po tych spójnikach. Powiemy sobie o spójniku weil, który oznacza bo, ponieważ, o spójniku das, który oznacza że, oraz o spójniku ob, który oznacza czy. Słówka ob nie możemy użyć w języku niemieckim jako pytajnika, na przykład czy ty jutro przyjdziesz, ponieważ pytania z czy zadajemy w sposób inny, prawda? Na początku mamy czasownik, na przykład gehst du ins Kino? Czy ty idziesz do kina? Mamy czasownik na miejscu pierwszym, osoba, reszta zdania. Ob jest tylko spójnikiem. Jak wygląda szyk zdania po tych spójnikach? Na początku oczywiście mamy zwyczajnie osobę, czasownik, resztę zdania. Następnie stawiamy przecinek, nasz spójnik, który jest nam w tej chwili potrzebny. Po spójniku mamy osobę, podmiot, resztę zdania, a na końcu czasownik odmieniony przez tą osobę. Zobaczmy, jak wygląda to na przykładach. Ich, czyli widzimy, że mamy podmiot. Ich denke, ja myślę, ich denke. Czyli widzimy podmiot, czasownik odmieniony przez ten podmiot. Teraz będzie spójnik. Ich denke das. Ja myślę, że. Po das musimy mieć podmiot. Czyli ja myślę, że. Ich denke das sie, że ona. Teraz mamy resztę zdania. Nett, miła. Na końcu czasownik odmieniony przez podmiot. Czyli ist. Ja myślę, że ona jest miła. Ich denke, dass sie nett ist. Kolejny przykład. Ich, czyli znowu mamy podmiot. Ich weiß, ja wiem, ale mamy ich weiß nicht, czyli ja nie wiem. Teraz przecinek, spójnik, ob. Ja nie wiem, czy. Ich weiß nicht, ob. Teraz mamy podmiot. Sie. Ja nie wiem, czy ona. Zu mir. Reszta zdania. Czyli mamy ob, podmiot, resztę zdania i na końcu czasownik odmieniony przez podmiot. Ob sie zu mir kommt. Ja nie wiem, czy ona do mnie przyjdzie. I ostatni przykład. Zaczynamy od podmiotu. Ich gehe, ja idę. Ich gehe zum Arzt, czyli tutaj jest troszkę dłuższa ta pierwsza część zdania, czyli mamy podmiot, czasownik odmieniony przez osobę, resztę zdania. Następnie przecinek i spójnik. Weil, ponieważ, ja idę do lekarza, ponieważ. Ich, podmiot, reszta zdania, krank i na końcu czasownik odmieniony przez osobę, bin. Ich gehe zum Arzt, weil ich krank bin. Idę do lekarza, ponieważ jestem chora. Czyli widzimy, że po naszych spójnikach weil, das i ob czasownik ląduje na samym końcu zdania i oczywiście ten czasownik jest odmieniony przez podmiot, który znajduje się zaraz po spójniku. Ich denke, dass sie nett ist. Ich weiß nicht, ob sie zu mir kommt. Ich gehe zum Arzt, weil ich krank bin. Oczywiście czeka na Was zadanie domowe, które koniecznie odróbcie i piszcie swoje rozwiązania w komentarzach, by sprawdzić, czy na pewno szyk zdania po tych trzech spójnikach jest zrozumiały. Pozdrawiam Was i do zobaczenia za tydzień.